się. Choć wiem, że zbudzę się za dnia, lecz boję się w podziemie być, gdzie zimny mrok ogarnie mnie. Czy miłość tam silniejsza jest niż ludzka śmierć? Czy zdołam przezwyciężyć smutku dzień, że tyle krwi przelano? Boję się i smutno mi, i dręczą mnie przeczucia złe, bo nawet ksiądz obłądzić mógł, pomylić się. I chociaż zna modlitwy sens, wieczny jest grzech. Czy wie, jak uratować nas, czy wie, jak wyrwać nas z rąk spaczy? Wygnaniem los ukarał ciebie, a ja poślubiam smutek. Kochany, mój kochany, choć idzie na mną smutek, jak złocie, lecz dobrze wiem, gdy znów ujrzę cię, kto wie, czy dobre to, czy złe, że boję się. A może lęk przed krokiem złym rozstrzygać ma, przed błędem mnie ochronić, zmienić plan. Gdy los chce nam odebrać to, co dał, a w zamian dać samotność. Cóż mam powiedzieć wam, gdy stoję znów nad rozstajem i tych widzę wśród was, co każdy krok mój pamiętają, że z dróg wybrałem tę utkanąc róż. Powiedzieć mogą, lecz ja szedłem od lat mą własną drogą. I tak
wieczorem przeczekać lub by pochylić wiatr do przodu gaci nie zwlekać to znów fratonowi bym oddał cześć nie swoim recytatorski i teatralny. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt poinformowania Państwa o efektach pracy jurorów, którzy mieli za zadanie ocenić prace plastyczne przysłane na grudziącki przegląd twórczości artystów niepełnosprawnych. Pozwolą Państwo, że podam do publicznej wiadomości w kolejności od trzeciego miejsca poszczególnych artystów uczestniczących ogólnopolskim przeglądzie. Trzecie miejsce zajęła pani Renata Jagielska z Torunia. Drugie miejsce pani Grażyna Poczekaj z Bydgoszczy. Pierwsze miejsce pani Mirela Dziedziek z Grudziądza. Armand Brykietko jest tak fantastycznym artystą, że byłoby to nie w porządku, gdybyśmy my go oceniali. Dlatego też Armandzie, kochany, jesteś naszym jakby kolegą już i nie wypada nam ciebie oceniać. My oceniliśmy amatorów śpiewających. Ty jesteś zawodowcem i to jest chyba największa nagroda dla ciebie. Uważamy, że twój głos może przenosić góry. Świetnie śpiewasz, no naprawdę, kudy nam do ciebie, wiesz. Anioła tutaj na tej scenie mnie dotknęło też coś, to jest wirus. Wirus, który zaatakował mi gardło i nos, a jest jeszcze inny wirus, który dotknął naszych wspaniałych wykonawców. To jest wirus wielkiej sztuki i bardzo proszę o wielkie brawa już na zapas. Są fantastycznie śpiewający mężczyźni. My też mamy takiego fantastycznie śpiewającego chłopaka z Wrocławia, się Mariusz Trzeciak. Mariusz, te płyty, i to jest taka nasza prywatna nagroda od jury, za szczególne wykonanie piosenki Kochać. Czy Państwo jesteście tego samego zdania? Mariusz, śpiewasz tak pięknie, że uznaliśmy, że no Bryan Adams, no to ty. Słuchaj sobie, ucz się dalej oczywiście, gratulujemy ci. Jesteś przez nas szczególnie wyróżniony. Następnym wyróżnieniem, Piotr Mikołajczyk. W tym zawodzie artysty, znosić się jak Ikar do nieba, to naprawdę jest wielka sztuka. On robi to fantastycznie, on nas przeniósł do nieba. Dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie i za wysłuchanie utworu, że ta publiczność jest fantastyczna. Ty jesteś fantastyczny. Jesteś skromna, no to on jest fantastyczny, prawda, proszę Państwa? A teraz przystąpimy do nagród głównych. Nagrodę otrzymuje panna Ewelina. Ewelina Bień. Jest to przepiękna, urocza osoba. Pięknie śpiewająca. Ewelinko, czy jesteś w ciałku? Energia. Druga nagroda przeznaczona jest dla bliskiej mi sercu. I tu
tutaj nie mówię o żadnym kumoterstwie, bo ja pamiętam tę wykonawczynię, jak była jeszcze dziewczynką. No taką już nie malutką, ale taką 13-letnią. Jest to Aleksandra Gudacz z Krakowa. Serdecznie chciałam podziękować wspaniałemu jury, wszystkim organizatorom, pani prezes i tutaj naprawdę wszystkim tutaj zgromadzonym. Nie mam po prostu słów. My, artyści, tak się wzruszamy, proszę Państwa. Czy nas biją, czy nas głaszczą. Zawsze płaczemy. A teraz też płaczę. Będę główną, jakby pierwszą, zawsze jest ta pierwsza nagroda. Więc to Runia Kamil Czeszel. Ja wiem, że on jest bliski sercu Litce Stanisławskiej, bo to jest ta sama energia. I jak szefowa Litki powiedziała teraz w teatrze, ponieważ Lidia jest artystką również teatralną. Ja idzie mówię tak, bo to są artystki, które mają w sobie ten ogień, ten żar. I powiedziała, on ma taki żar jak Janda. Ja mówię, nie, tak jak ty. Ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Bardzo, naprawdę. Jestem taki, że... Jak już ktoś dostaje pierwszą nagrodę, zrobiłeś postępy, ale on naprawdę zrobił ogromne postępy. Proszę Państwa, to się nie da tego opisać. Ale my mamy szczególną nagrodę i to Państwa zaskoczymy. Ponieważ ten pomysł powstał dwa dni temu dokładnie. Tak nam ciężko było, że tylko są trzy nagrody. Wymyśliliśmy sobie z panią prezes, właściwie pani prezes wpadła na taki pomysł, że możemy właściwie dać tutaj na przeglądzie, chociaż to nie jest festiwal na przegląd, Grand Prix. I za całokształt pracy, bo nawet gdyby ta osoba, cały czas trzymam to w tajemnicy, bo ona będzie szaleć, ta osoba, ona nawet jakby książkę telefoniczną czytała, śpiewała, przepraszam, to też byłoby fantastycznie. Też bylibyśmy nią zachwyceni. No już chyba się Państwo domyślacie, że jest to dziewczyna. Jest to dziewczyna. I gdyby Szekspir obudził się w grobie, i posłuchał, jak ona śpiewa Romeo i Julia, to by już wiedział, dla kogo by pisał to wspaniałe dzieło. Może właśnie tak sobie wyobrażał Julię, Marta Kończyńska. Dziękuję bardzo serdecznie. Tylko tyle powiem. A cieszysz się? A kto by się nie cieszył? Oczywiście, że tak.